Proszę Państwa, ten temat jest jasno określony, a w przyszłym tygodniu, jak Pan Bóg szczęśliwie pozwoli, to znaczy w czasie następnych spotkań, chciałbym Państwu podać pewien klucz umożliwiający rozeznanie się w gąszczu tych różnych metod, również medycznych, które są obecne, aby można było zorientować się, co rzeczywiście jest godne polecenia, a co nie. Ale to w najbliższą sobotę, niedzielę będziemy o tym mówić. A teraz, proszę Państwa, zaczniemy od homeopatii, a więc od tej metody takiej dziwnej, bo też i dziwnie podchodzącej do rzeczywistości, ale metody, która jest doskonale zadomowiona. Proszę Państwa, Hahnemann jako ojciec tej metody, chociaż on tak naprawdę jej nie wynalazł, no ale przyjmuje się jemu to przypisywać, podzielił całego człowieka na takie trzy części, a więc na ciało, na pewną energię życiową oraz na wolę i myśl. No i jakoś z tym jeszcze można by się zgodzić, prawda? Ale już następne kwestie budzą wielkie zastrzeżenia. Więc przede wszystkim, jeśli chodzi o pewne założenia terapeutyczne, czyli założenia lecznicze, to one opierają się na takich trzech kanonach. Przede wszystkim podobne leczy się podobnym, prawda? A więc jeśli ktoś ma biegunkę i przychodzi do lekarza homeopaty, to ten mu przepisuje lekarstwo, które powoduje biegunkę, prawda? No, wydaje się to nielogiczne, ale oni twierdzą, że jakoś im się to zgadza, nie kłóci się, no i że wręcz wywiera to dobroczynny wpływ. To jest jedno z założeń homeopatii. Drugie to to, że moc leku wzrasta wraz ze stopniem jego rozcieńczenia. A więc im bardziej rozcieńczony jest preparat, tym rzekomo mocniej ma wyrażać się jego działanie. No i oczywiście funkcjonują tu jeszcze takie pojęcia jak dynamizacja oraz pamięć wodna. Ale za chwileczkę o tym jeszcze będziemy mówić szerzej. Proszę Państwa, jak dochodzi do powstania preparatów homeopatycznych? No, wyobraźmy sobie taką sytuację, że oto mamy 58,5 g chlorku sodowego, czyli zwykłej soli kuchennej, co stanowi 1 mol i zgodnie z prawem Avogadro w takiej ilości jest 6,22 tysięczne razy 10 do 23 cząsteczek chlorku sodowego. Jeśli taką ilość odmierzoną wsypiemy tutaj do menzurki, dopełnimy do 100 ml wodą, no to mamy pierwsze rozcieńczenie, prawda? Jeśli teraz z tego roztworu weźmiemy 1 ml do pipetki i wlejemy do następnej menzurki ten 1 ml, po czym rozcieńczymy go wodą znów do 100 ml, to mamy następne rozcieńczenie. Jeśli teraz z tego roztworu znów wyciągniemy 1 ml, wlejemy do kolejnej menzurki i znowu rozcieńczymy do 100 ml, no to tak mamy szereg rozcieńczeń i teraz, o proszę bardzo, będziemy patrzeć, jak kształtuje się ilość cząsteczek, prawda, w tych poszczególnych rozcieńczeniach. A więc w pierwszym rozcieńczeniu tych cząsteczek będzie o 100 mniej, prawda, znaczy 100 razy mniej niż w roztworze pierwotnym, czy w substancji wyjściowej, a następnie w miarę pojawiania się kolejnych rozcieńczeń, prawda, za każdym razem mamy stukrotne rozcieńczenie, no to ilość cząsteczek odpowiednio zmniejsza się. I to jeszcze nie budzi naszego niepokoju, aż do tego dziesięciokrotnego rozcieńczenia, bowiem kiedy przechodzimy do 11, to tu już zaczynamy odczuwać pewien dyskomfort, ponieważ okazuje się, że w roztworze takim 100 ml będzie 6,22 tysięczne razy 10 cząsteczek, czyli 60, no tam powiedzmy z jakimś kawałkiem, oczywiście nie ma kawałka cząsteczki, ale powiedzmy będzie 60 cząsteczek w 100 ml. Gdybyśmy taki roztwór 100 ml teraz zechcieli ampułkować, prawda, czyli robić z tego preparat, który następnie będziemy sprzedawać i załóżmy ampułkujemy po 1 ml, no to okaże się, że w 60 takich ampułkach będzie po jednej cząsteczce, a w 40 nie będzie wcale, prawda? Będzie sam rozpuszczalnik i nic więcej. Więc tu już zaczynamy odczuwać pewien dyskomfort,
ale już całkiem wpadamy w rozpacz, w przerażenie, kiedy mamy do czynienia z 12-krotnym rozcieńczeniem, bowiem tu okazuje się, że w tych 100 ml znajduje się niecała jedna cząsteczka. No, ja już pomijam to, że chemik od razu się złapie za głowę i, nie ma, i mu powie, że nie ma czegoś takiego jak kawałek cząsteczki, prawda? Ale już zostawiając to, co to znaczy, proszę Państwa? No to znaczy znów, że jeśli ten 100 ml roztwór będziemy ampułkować po 1 ml, prawda, takie ampułeczki sporządzać, to praktycznie w żadnej z tych ampułek nie będzie jednej nawet cząsteczki środka leczniczego. W związku z tym co będzie? No właśnie, będzie sam rozpuszczalnik, prawda? A my jesteśmy dopiero przy 12-krotnym rozcieńczeniu, proszę Państwa. I to jest bardzo niewielkie rozcieńczenie, ponieważ na ogół operuje się większymi. Hahnemann zalecał o takie 30C, a więc 30 takich rozcieńczeń, prawda? Takich setnych rozcieńczeń. To daje 10 do minus 60. I proszę popatrzeć teraz, jak to wygląda w pewnym przeliczeniu, gdybyśmy to mieli zobrazować. To znaczy, że pacjent musiałby przyjąć 10 do 41 tabletek, równowartość miliarda mas ziemi, lub ponad 10 do 33 litrów ciekłego preparatu, by spożyć jedną cząsteczkę oryginalnej substancji. No to są już cyfry astronomiczne, prawda? Ale one utwierdzają nas tylko w tym przekonaniu, że tak naprawdę homeopatia to jest podawanie leków bez leków, prawda? Czy leczenie bez leków. A więc podawanie środków, które rzekomo są tam bardzo rozcieńczone oczywiście, ale w rezultacie nie zawierają żadnej substancji leczniczej, tylko sam rozpuszczalnik. Proszę bardzo, tutaj jest potencja 200-krotna. Poprzednio mówiliśmy zaledwie o 30-krotnej, prawda? A teraz 200-krotna. To już naprawdę są kosmiczne cyfry. I czytamy, że jest to znacznie mniejsze stężenie, niż gdyby cały wszechświat wypełnić wodą i znajdowałaby się w nim tylko jedna cząsteczka substancji aktywnej. Więc gdyby coś takiego można było uczynić, czyli cały wszechświat wypełnić wodą, prawda, i tam znajdowałaby się tylko jedna cząsteczka substancji aktywnej, to rozcieńczenie to wynosiłoby 55C, prawda? A tutaj mamy 200C, no więc nie starcza wszechświata, żeby to zobrazować, prawda? Proszę Państwa, do tego dochodzi jeszcze inny problem, mianowicie problem rozpuszczalnika. Otóż przywykliśmy sądzić, że rozpuszczalnik, na ogół mamy do czynienia z wodą, to jest substancja czysta, ale nie ma czegoś takiego, ponieważ nie ma substancji czystych na świecie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wielkie koncerny farmaceutyczne sprowadzały wodę z lodowców Grenlandii, bo uważano, że tam woda naprawdę jest nieskażona, ale w tej chwili już nie ma takich miejsc na świecie. Każde źródło wody jest w jakimś stopniu zanieczyszczone, czyli zawiera domieszki rozmaitych związków chemicznych, oczywiście w mikrodawkach. A więc, proszę Państwa, rozpuszczalnik, tak jak czytamy, zawiera wiele pierwiastków i związków chemicznych. Oczywiście nie ma czystych rozpuszczalników. I teraz, jeśli w rozpuszczalniku w ten naturalny sposób znajduje się jakaś substancja czynna, to nie da się uzyskać jej stężenia niższego od występującego naturalnie w rozpuszczalniku. Prawda? Czyli załóżmy, że jest, no pozostańmy przy tej soli zwykłej kuchennej, prawda? Jakaś domieszka soli w zwykłej wodzie, to my tę wodę możemy rozcieńczać i rozcieńczać i rozcieńczać, ale i tak nie zejdziemy, jeśli chodzi o stężenie soli, poniżej tego stężenia, które jest w sposób naturalny w rozpuszczalniku, prawda? Więc jeśli homeopatia mówi, że poprzez te kolejne rozcieńczenia my możemy osiągać rzeczywiście coraz to niższe stężenia leku, to jest to pewien błąd, ponieważ substancja znajdująca się w sposób naturalny w rozpuszczalniku stanowi barierę przed dalszymi rozcieńczeniami.
No i przy tak niskim stężeniu wpływ substancji rozpuszczalnej praktycznie zanika i jest na poziomie rozpuszczalnika. Czyli właśnie mamy, tak jak przed chwilą pan stwierdził, mamy do czynienia z efektem placebo. Prawda? I to jeszcze nie wszystko, proszę państwa, jeśli chodzi o kwestię rozpuszczalnika, bowiem jak czytamy, a to, co państwu przedstawiam, to jest wypowiedź profesora Marka Kosmulskiego, można z całą pewnością stwierdzić, że roztworów o stężeniu poniżej 1 nanograma na decymetr sześcienny, czyli na litr, nie da się w żaden kontrolowany sposób otrzymać. Nie da się również takiego stężenia zweryfikować, gdyż leży ono poza zakresem dostępnych metod analitycznych. Czyli po prostu dochodzimy już do takich stężeń, które nie jesteśmy w stanie przy pomocy metod, które mamy, metod chemicznych, we właściwy sposób ocenić, prawda? No ale proszę państwa, to nie przeszkadza homeopatom, aby w dalszym ciągu uprawiać swój proceder i wmawiać ludziom, że to naprawdę działa i że to wszystko jest w porządku. Ale proszę państwa, chciałbym sięgnąć do ich wypowiedzi, bo to jest cenne. To rzuca dodatkowe światło na ten problem, który studiujemy tutaj. I jeden z czołowych takich homeopatów, już nie żyjący, Adolf Wegeli, on twierdzi, że działanie wyższych potencji, czyli wyższych rozcieńczeń, ma naturę duchową. O, proszę popatrzeć, naturę duchową. Czyli już wykraczamy tutaj poza zakres czystej nauki, ale wchodzimy w inny obszar, prawda? A więc działanie wyższych potencji ma naturę duchową, gdzie najlepsze wyjaśnienie daje hinduistyczna filozofia Sankhya. Więc niech homeopaci nie mówią, że oni opierają się na zdobyczach nauki i że to wszystko, co robią, ma potwierdzenie naukowe, ponieważ sami sobie zaprzeczają. Prawda? Tu jest wyraźnie mowa o tym, że działanie tych wyższych rozcieńczeń no, najlepiej wyjaśniać na podstawie filozofii hinduistycznej. Według niej człowiek posiada nie tylko ciało, ale i ciało eteryczne ze specjalnym systemem przekazu energii, które ma rzekomo porządkować funkcje obronne organizmu i wspomagać uzdrowienie. No więc mamy tutaj pewne odsłonięcie tajemnic skrywanych przez homeopatię. Proszę państwa, ciąg dalszy myśli podawanej przez tego samego autora. Od 10 potencji nasze leki są całkowicie wolne od molekuł substancji wyjściowej. A więc to, co przed chwilą wyliczaliśmy, prawda? Od 10 potencji praktycznie te leki pozbawione są substancji czynnej, czyli tej substancji, która powinna działać. Homeopatyczny środek leczniczy działa więc nie poprzez substancję leku, lecz dzięki temu, że w jego istocie musiał nastąpić nieznany nam proces przemiany w wyniku pocierania lub potrząsania. I tutaj dochodzimy do tego punktu, który wcześniej pojawił się przez chwilę na slajdzie, tak zwanej dynamizacji, czyli potrząsania. Otóż homeopaci uważają, że jeśli preparat tam powiedzmy w jakiejś fiolce intensywnie ulega, jest potrząsany, to tam się mówi, że odpowiednia skóra, ma być poduszka ze skórą, tam kozią, czy już nie pamiętam, no to wtedy on nabiera określonej mocy. I to jest takie ładowanie go pewną energią kosmiczną. Ale proszę popatrzeć, jak to jest oplecione tutaj pięknie, prawda? A więc homeopatyczny środek leczniczy, prawda, działa nie poprzez substancję leku, lecz dzięki temu, że w jego istocie musiał nastąpić nieznany nam proces. Aha, czyli procesu nie znamy, ale mówimy, że musiał nastąpić. No, wydaje mi się, że jest tu pewna nieuczciwość, prawda? No bo jeśli twierdzimy, że musiał nastąpić, to powinniśmy mieć jakieś dowody po temu, prawda? Cokolwiek. Ale my mówimy, nie, my nie wiemy, co się stało, ale na pewno się stało, prawda? Popatrzmy na dalszą część tej wypowiedzi. Chodzi przy tym z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością o przemianę substancji w jakąś energię, która teraz w tym płynie przez wstrząsanie staje się coraz bardziej subtelna.
nie ulega jednak zmianie w swojej istocie, a która pozostaje w tym płynie bez względu na stopień dalszej potencjalizacji. To mamy teraz pasztet dopiero, prawda? Więc jeszcze raz, powolutku. A więc najpierw mamy jakieś prawdopodobieństwo graniczące z pewnością. Ale to prawdopodobieństwo nie jest wyliczone. Mało tego, nie są podane warunki, na podstawie którego autor w taki sposób się wypowiedział o tym prawdopodobieństwie, prawda? Na jakiej zasadzie on to prawdopodobieństwo wyliczył i stwierdził, że jest, że graniczy z pewnością. Ale tak twierdzi, prawda? Mówi o przemianie substancji w jakąś energię. I znów proszę popatrzeć, jak jest prowadzona z nami dyskusja, prawda? Wmawia nam się pewne rzeczy, nie podając kompletnie żadnych dowodów, natomiast mówi się, że tak, to jest jakaś energia. Proszę Państwa, jak będziemy mówić w przyszłym tygodniu na temat uzdrowień i uzdrowicieli, to oni operują dokładnie tą samą frazeologią, prawda? Kiedy na przykład każą, jak to pan Kaszpirowski, łapki do telewizora przytknąć, prawda, i ludzie siedzieli i maziali tymi tłustymi łapami te telewizory, potem tam żony musiały to czyścić, to się mówiło, to jest przekaz energetyczny, prawda? I człowiek kultury zachodnioeuropejskiej na słowo przekaz energetyczny, on milknie, prawda? Bo pamięta, że w szkole podstawowej z fizyki miał truje, więc się nie będzie wychylał. Jak jest energia, to jest święte słowo naukowe i koniec, prawda? I tu nikt nie dyskutuje z tym. I w związku z tym można wmówić człowiekowi wszystko praktycznie, stosując tego rodzaju terminologię. A więc mamy jakąś energię. Kiedy zadaje się pytania takim uzdrowicielom, co to jest za energia, prawda? I może byśmy ją tak zmierzyli, jakiś amperomierz podłączyli czy coś takiego, to mówią, nie, ona jest niewykrywalna, ale ona jest. No to skąd ty wiesz, że ona jest? Bo ja ją czuję, prawda? Bo ja ją mam w sobie. No i teraz udowodnicie państwo takiemu człowiekowi, że on jej nie ma, prawda? Jak on mówi, że ma, a jednocześnie ona jest niewykrywalna. No to na dobrą sprawę każdy może tak powiedzieć, prawda? A więc jest to jakaś energia, która teraz w tym płynie przez wstrząsanie staje się coraz bardziej subtelna, prawda? I bez względu na stopień potencjalizacji, czyli rozcieńczenia, ona pozostaje w tym płynie. Czyli tak, cząsteczka rozpuszczalnika, która się zetknęła z cząsteczką leku, i ulega jakiejś przemianie, coś się z nią dzieje. No, mówi się o tak zwanej pamięci wodnej, jak państwo sięgniecie do internetu, to tam jest mnóstwo różnych, tam Japończycy takie śmieszne rzeczy opowiadają właśnie, jak to ta pamięć wodna to jest taka wspaniała rzecz i umożliwia leczenie bez leków. Byle tylko się cząsteczka rozpuszczalnika tam zetknęła w jakiś sposób z tą cząsteczką prawdziwą, no to wszystko jest w porządku. Na tej zasadzie, proszę Państwa, zastanawiam się, czy nie moglibyśmy się odżywiać, prawda? Bo byleby tylko, załóżmy, do piekarni i dotknąć chleba, to potem już można tylko lizać łapę i człowiek powinien być najedzony, prawda? Zgodnie z tą koncepcją. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale ja nie będę próbował. Nie, ja wolę ten tradycyjny sposób. Proszę Państwa, co ciekawe, nasze prawo jest bardzo liberalne, jeśli chodzi o sposób rejestracji leków homeopatycznych. O ile każdy nowy preparat musi przechodzić bardzo skomplikowaną procedurę badawczą, łącznie tam z kilkoma etapami prób klinicznych, o tyle preparaty homeopatyczne tego nie wymagają. Proszę Państwa, nie chcę być adwokatem firm farmaceutycznych tutaj, absolutnie nie, bo są różne. Są takie, które wypuszczają preparaty wartościowe i takie, które, mówiąc łagodnie, nie całkiem wartościowe preparaty wypuszczają. Natomiast jedno jest pewne, że jeśli jakaś firma, jeśli ją stać na to, aby opracować całkiem nowy lek, nowej generacji i wprowadzić go na rynek, to taka firma musi zainwestować, proszę Państwa, przynajmniej przez 20 lat prób. A więc musi zebrać sztab naukowców i powiedzieć na przykład, słuchajcie panowie,
jest najwyższy czas na wprowadzenie nowego środka, no powiedzmy, przeciw nadciśnieniu, prawda? Więc my chcemy, żebyście opracowali coś takiego. I naukowcy sobie siadają i zaczynają teraz prace koncepcyjne wykonywać. Oczywiście trzeba im zapłacić, prawda? Bo każdy z nich musi tam wypić, zakąsić i żeby się dobrze poczuć jeszcze, prawda, tam jakąś rozrywkę mieć. W związku z tym oni muszą mieć na życie, prawda? Kiedy oni już skończą i opracują chemiczną strukturę takiego nowego preparatu, prawda, i powiedzą, naszym zdaniem to jest środek, który będzie doskonale działał w taki a taki sposób, poprzez taki a taki mechanizm w organizmie, to potem zaczynają się próby konstrukcyjne, prawda? Czyli trzeba ten lek no, po prostu wyprodukować, syntetyzować. Potem trzeba opracować technologię masowej produkcji, a więc nie tylko tam z probóweczki do probóweczki przelewamy sobie, prawda? Ale jak to zrobić teraz na skalę techniczną? A potem lek przechodzi jeszcze przez cały skomplikowany system prób na zwierzętach, wreszcie na ludziach, prawda? I jeśli na którymś z tych etapów okaże się, że on nie spełnia oczekiwań, to cała ta praca i inwestycja, średnio 20-letnia, idzie na marne. Więc proszę sobie wyobrazić, to jest mniej więcej 15-20 lat inwestycji, które na ostatnim etapie mogą splajtować i cały interes, całe przedsięwzięcie kładą. Więc jaka jest staranna sieć selekcjonująca leki, prawda? Natomiast jeśli chodzi o leki homeopatyczne, to one podlegają tak zwanej uproszczonej procedurze. Uproszczonej procedurze. A więc jak czytamy, a to jest wyciąg z prawa farmaceutycznego. A więc to, co Państwu przedstawiam, to jest część ustawy, bo prawo farmaceutyczne to jest akt najwyższej rangi, to jest akt ustawowy, czyli zatwierdzony przez Sejm. Produkty lecznicze homeopatyczne nie wymagają dowodów skuteczności terapeutycznej. I Sejm to zaakceptował, proszę Państwa. Popatrzcie Państwo, kto tam siedzi, prawda? To radzę uwzględnić to przy następnych wyborach, co ci ludzie robią, prawda? Oni akceptują coś takiego, prawda? Że, no czyli Państwo możecie sobie na przykład jutro otworzyć działalność gospodarczą i będziecie wypuszczać leki homeopatyczne. No na przykład co? Pójdziecie do fryzjera i każecie sobie tam włoski obcięte zapakować do torebeczki, a potem z tego będziecie Państwo robić leki homeopatyczne. Wolno Wam. Prawda? Jeśli taki popularny medykament jak oscilokocinum, prawda? To jest rzecz robiona ponoć z wątroby i serca kaczki, jakiejś tam kaczki, już nie pamiętam jakiej. No to przecież Państwo możecie ze wszystkiego sobie zrobić, prawda? Również z włosów, z paznokci, jak Wam się zamarzy. I to, proszę bardzo, i nikt Wam nie zakwestionuje, ponieważ to nie wymaga dowodów skuteczności terapeutycznej. O, proszę bardzo. Albo przy wprowadzeniu do obrotu leku homeopatycznego wystarcza jedynie ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowana w oparciu o bibliografię. Aha. Czyli wystarczy, że ktoś tam napisze, że tak, tak, to jest bardzo dobry lek, bo mnie pomogło i tam moim sąsiadom w kamienicy też pomogło, prawda? Drugi to następnie powieli, bo przecież jak Państwo przeglądacie internet, to wiecie, że ludzie odpisują od siebie, prawda, i puszczają swoje informacje jako swoje, a one są ściągnięte z różnych innych witryn, prawda? Więc tutaj mamy następny kwiatek, prawda? Wystarczy, że pojawi się, o właśnie, bibliografia, ileś tam pozycji, gdzie jest stwierdzone, że tak, że to działa, że jest wszystko w porządku i to wystarcza, żeby zarejestrować lek homeopatyczny. No to, proszę Państwa, trudno określić inaczej jak jakąś paranoją. A to jeden z już też nieżyjący, z gorliwych popularyzatorów homeopatii, profesor, Jacques Benveniste. On dostał w roku 91 i w 98, a więc dwa razy, nagrodę Ig Nobla. To jest Nobel ignorancji. Nobel przyznawany za największe bzdury naukowe, czyli za największe głupoty. No to laureat dwukrotnej takiej nagrody, to zostawiam bez komentarza. Niektórzy homeopaci dochodzą do wniosku, że zażycie kropli czy kuleczki nie jest konieczne.
Przekazywanie energii ma miejsce nawet wówczas, gdy nosi się przy sobie lekarstwo albo postawi je obok na stoliku. Czyli, no, proszę bardzo, pełny zakres usług, prawda? Frontem do klienta, jak to się dawniej mówiło. Homeopata Benveniste, o ten przedstawiany wcześniej, twierdzi nawet, że jest w stanie przesłać informacje lekarstw homeopatycznych przez internet. Ale to nie jest informacja o leku, prawda? To jest ta informacja lecznicza, czyli ten... Proszę? Coś takiego, tak, coś takiego, prawda? Czyli ten leczniczy wpływ leku homeopatycznego, on powiedział, jest w stanie przesłać przez internet. No to już pełnia szczęścia. Proszę Państwa, przytoczę stanowisko ekspertów Naczelnej Rady Lekarskiej. Otóż oni po zapoznaniu się z obecnym stanem wiedzy o założeniach, skuteczności, bezpieczeństwie i konsekwencjach praktyk homeopatycznych stwierdzili, że ta metoda leczenia nie spełnia wymagań stawianych metodom stosowanym we współczesnej medycynie i że jej zasady nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną. I dalej, że według dostępnej wiedzy wszystkie substancje w tych tak zwanych dawkach symbolicznych, czyli tych homeopatycznych, są po prostu pozbawione działania. Proszę Państwa, gdyby jeszcze tylko tyle, to można by na to machnąć ręką. Ja sięgnę tutaj do pewnych danych. Mianowicie w 1998 roku w Szwajcarii przeprowadzono takie duże badania. No, oni wydali na to 4,5 miliona euro, czyli tak dość dużo, prawda? I te badania miały na celu ocenić skuteczność pewnych metod tak zwanej medycyny niekonwencjonalnej. Między innymi homeopatii. Trwały te badania 6 lat i w roku 2005 ukazał się raport. W wyniku którego rząd Szwajcarii zdecydował o zaprzestaniu finansowania wszystkich form terapii alternatywnych z systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jako nieprzydatnych w lecznictwie. Więc ludzie umieją liczyć, prawda? Jeśli mamy coś finansować, to niech to coś rzeczywiście działa, niech to ma ręce i nogi. No i oni doszli do takiego, a nie innego wniosku. Ale jak powiadam, to jeszcze można by się po prostu uśmiać z tego i tyle. Gdyby nie to, proszę Państwa, że posługiwanie się i lansowanie tych metod wprowadza ludzi w błąd i często zniechęca ich do stosowania prawidłowych metod leczenia. To przynosi katastrofalne skutki, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z chorobami bardzo poważnymi, więc na przykład z chorobami nowotworowymi. Profesor Marek Pawlicki z Krakowskiego Ośrodka Onkologicznego ocenił, że co roku umiera około 5000 osób w Polsce tylko z tego powodu, że za późno stosują właściwą terapię. Przez to, że właśnie najpierw odnoszą się do tego rodzaju praktyk paramedycznych. To jeszcze ciąg dalszy tego stanowiska ekspertów. Stwierdzenie homeopatów, że działania ich leków nie da się wyjaśnić utartymi obecnymi uniwersyteckimi wyobrażeniami, powoduje, że często szukają oni tłumaczenia mechanizmu działania produktów homeopatycznych poprzez tworzenie spektakularnych koncepcji odwołujących się do magii. O, proszę bardzo, to jest następny taki sygnał wyraźny, prawda, który myślę warto zapamiętać. Zespół zgodnie stwierdza, że lekarze nie powinni stosować tych metod. No, ale zespół sobie, a życie sobie, prawda? I gabinety homeopatyczne kwitną, mają się coraz lepiej, jest ich coraz więcej. No to Państwo zresztą wiecie o tym. Ale może nie wiecie Państwo, że w Stanach Zjednoczonych lekarz nie może stosować homeopatii pod rygorem odebrania mu licencji uprawniającej do wykonywania zawodu. Gdy nie stosuje się do tych zasad, może zostać skazany na więzienie. Homeopatia nie jest w Stanach Zjednoczonych prawnie zabroniona, ale każdy pacjent homeopaty musi być obowiązkowo poinformowany,
że terapeuta nie ma licencji medycznej, a leczenie odbywa się na ryzyko pacjenta. I teraz, proszę Państwa, pewna wypowiedź z pewnego żurnala homeopatycznego. Tylko lekarstwo zna chorego. Zna go lepiej niż lekarz. Lepiej niż sam pacjent zna siebie. Wie ono, gdzie znajduje się źródło zakłóconego porządku. Zna sposób dotarcia do niego. Ani lekarz, ani chory nie posiadają takiej mądrości i wiedzy. No, ciekawe stwierdzenie, prawda? Ono przypisuje lekowi zdolności inteligentne, prawda? No bo jeśli to lekarz, przepraszam, nie lekarz, tylko lekarstwo zna chorego, prawda? A tej wiedzy nawet nie posiada lekarz ani sam chory, no to znaczy, że ten lek, a więc ten preparat jakiś tam chemiczny, jest obdarzony inteligencją. Proszę bardzo, popatrzcie Państwo, do czego my tutaj dochodzimy, prawda? No, coraz bardziej pachnie nam okultyzmem. Choć na pewno istnieją ludzie uczciwi i sumienni, szukający sposobu korzystania z homeopatii w oderwaniu od jej tajemnych praktyk, to jednak wpływ okultyzmu, z natury swej ukryty często pod przykrywką pseudonaukowej teorii, nie znika ani nie zostaje zneutralizowany przez fakt powierzchownego potraktowania, które zadowala się po prostu zanegowaniem istnienia takiego wpływu. Homeopatia jest po prostu niebezpieczna. Leczenie homeopatią jest więc owocem praktycznego przyjęcia filozofii i religii hinduizmu, panteistycznej i ezoterycznej. Więc proszę Państwa, o ile oczywiście można by się śmiać tam z tych granulek, różnych kuleczek, prawda, łykać to garściami, tak jak to takie happeningi pojawiały się w Warszawie, prawda, takie manifestacje, które miały na celu udowodnić, że to jest placebo, że to w ogóle nie działa, to zgoda, no to jest jeden aspekt tego zagadnienia. Ale drugi, dla człowieka wierzącego, no, powinien już być naprawdę znacznym ostrzeżeniem. Wchodzimy na teren, który ewidentnie jest powiązany z różnymi formami spirytystycznymi. A dla chrześcijanina to już nie powinno być obojętne, prawda? Przeczytam Państwu taki fragment pewnej chrześcijańskiej autorki, której dzieła bardzo lubię. Ona wypowiedziała się w taki bardzo prosty, ale kapitalny sposób dotyczący tego zagadnienia, które wcześniej było przedstawione w tej wypowiedzi. Że ten wpływ, ukryty wpływ spirytystyczny, prawda, czy okultystyczny, nie znika tylko dlatego, że człowiek w niego nie wierzy, prawda? Ktoś może nie wierzyć, że Ziemia obraca się dookoła Słońca, ale przez fakt jego niewiary Ziemia wcale nie zmienia swoich przyzwyczajeń, prawda? I tutaj jest podobna sytuacja. Wiara w kłamstwo nie będzie miała uświęcającego wpływu na życie czy charakter. Żaden błąd nie jest prawdą, ani nie może zostać uczyniony prawdą przez powtarzanie go czy wiarę w niego. Szczerość nigdy nie uratuje duszy przed konsekwencjami wiary w błąd. Bez szczerości nie ma prawdziwej religii, ale szczerość w fałszywej religii nigdy nie uratuje człowieka. Pan nie chce, abyśmy posiadali ślepą łatwowierność i nazywali to wiarą, która uświęca. Prawda jest zasadą, która uświęca. Myślę, że chrześcijanin orientacji biblijnej, a więc taki, który Słowu Bożemu ufa, z pewnością temu stwierdzeniu przyzna rację. Proszę Państwa, no, kilka słów na temat akupunktury. Jaki sympatyczny człowiek, prawda? Gorliwy zwolennik. Proszę Państwa, akupunktura jest metodą bardzo starą. Bardzo starą, co ciekawe, w drugiej połowie XIX stulecia została przez cesarza Chin zakazana jako źródło wstecznictwa, jako metoda hamująca postęp. No ale potem w Chinach było wiele zawirowań, prawda? Przyszli komuniści, zrobili swój porządek,
I wkrótce okazało się, że służba zdrowia jest niewydolna, nie jest w stanie obsłużyć wszystkich. W związku z tym wrócono do tych różnych starych metod jako tanich, prawda? No bo tam raptem dwie igiełki tam w ucho wpięte, no i operujemy człowieka, prawda? Nie do końca to tak jest. Nie do końca to tak jest. Wielkim zwolennikiem tej metody był w latach 70. pan profesor Garnuszewski z ośrodka gdańskiego. I tak się wydawało, przynajmniej te doniesienia były takie entuzjastyczne, że to dwie igiełki tam gdzieś wbite, no może trochę więcej, ale można pacjentowi wszystko wyciąć, wszczepić i tak dalej, no każdy zabieg zrobić. Potem się okazało, że to tak nie jest. No, ale ten entuzjazm na początku był. Proszę Państwa, akupunktura opiera się na starowschodniej filozofii, która dzieli człowieka, o właśnie tak jak wczoraj mówiliśmy, prawda, na te sektory energetyczne. I mówi się tak, jeśli te dwie energie w człowieku pozostają w równowadze, to wtedy jest wszystko w porządku i człowiek jest zdrowy. Ale jeśli dochodzi do zaburzenia przepływu energii w ciele człowieka, to wtedy te blokady pewne sprawiają, że pojawiają się pewne choroby. A więc proszę popatrzeć, to jest zupełnie inne spojrzenie na powstawanie chorób, niż to, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? To jest zupełnie coś innego. Tu się mówi, jesteś chory, ponieważ energia w tobie źle przepływa. I nakłuwanie określonych punktów ma na celu odblokowanie właściwego przepływu energii. A więc, proszę Państwa, to nie jest tak, jak niektórzy sądzą, że nakłuwa się poprzez nakłuwanie chodzi o stymulowanie pewnych struktur nerwowych. To absolutnie nie chodzi o żadne struktury nerwowe. Nakłuwa się punkty po to, żeby odblokować i umożliwić właściwy przepływ energii. A więc chcę, żebyśmy dobrze to rozumieli. O ile stymulacja nerwów dokonywana, no na przykład poprzez źródło prądu, prawda, jest absolutnie dopuszczalnym, prawidłowym, mającym naukowe uzasadnienie sposobem leczenia, o tyle tego rodzaju nakłuwania czy uciskania, bo tutaj będzie chodziła w grę również akupresura, prawda, to jest tak naprawdę to samo, to jest zupełnie inny sposób myślenia. Prawda? To jest zupełnie inny sposób myślenia o człowieku, o jego strukturze i o samych chorobach. A więc nakłuwa się człowieka po to, żeby umożliwić mu właściwy obieg energii, którą ma, a który to obieg został zaburzony. Otóż, proszę Państwa, naturalnie żadnych obiegów energetycznych wewnątrz człowieka nie ma. Nie ma też, tak jak czytamy, linie i punkty akupunkturowe nie mają żadnego związku z torami nerwów, naczyniami limfatycznymi i krwionośnymi. Istnieją również różne szkoły zróżnicowania nauk igłowania o najprzeróżniejszych teoriach, nie posiadających podłoża anatomicznego ani psychologicznego. A więc spotkacie Państwo różne koncepcje nakłuwania. Jeden powie, że w takim schorzeniu to najlepiej jest tak nakłuwać, inny powie, że to trzeba zupełnie inaczej, trzeci jeszcze coś innego. Podobnie jest z innymi sprawami. Kiedy Państwo na przykład sięgniecie do atlasów irydologicznych, a więc tych, które mówią, że na tęczówce, prawda, no to jest odwzorowanie określonych narządów i że tam wszystko można wyczytać, to nagle się okaże, że tych atlasów jest szereg i one są różne. No więc można zapytać, to jak to jest, to gdzie ja mam ten pępek czy wyrostek robaczkowy, na górze, na dole, z lewej, z prawej, prawda? No są różne koncepcje, ale popatrzmy dalej. Proszę Państwa, bardzo piękna wypowiedź pana profesora Teofana Domżała, który wypowiedział się kiedyś w czasie posiedzenia Polskiej Akademii Nauk w taki sposób. To jest neurolog warszawski. Jeśli akupunktura i inne doktryny nie znalazły się w podręcznikach i programach nauczania, to tylko dlatego, że się nie sprawdziły. Hołdowanie dziś tym doktrynom można tłumaczyć tylko naiwnością i brakiem wiedzy. Nie ma żadnych kanałów, czyli meridian. Nie ma też żadnych punktów odpowiedzialnych za funkcje narządów wewnętrznych.
nie potwierdzono większej skuteczności drażnienia punktów starochińskiej medycyny w porównaniu z dowolnie wybranymi punktami. Nie potwierdzono również lepszego efektu użycia specjalnych igieł akupunkturowych niż normalnych, jednorazowych. A efekt mechanicznego drażnienia nie jest lepszy niż drażnienia innymi sposobami, na przykład elektrycznie czy chemicznie. I teraz, z punktu widzenia etycznego jest niezrozumiałe, że lekarz z dyplomem może być wyznawcą doktryny, która jest fikcją pozbawioną naukowych podstaw i posługiwać się nią w niesieniu pomocy chorym wbrew wszelkim zasadom lekarskim. No, wypowiedź bardzo wyraźna, prawda? Jednoznaczna. No ale wypowiedź sobie, a życie sobie. Proszę Państwa, może nie będziemy tego wszystkiego czytać, ale przynajmniej niektóre punkty chciałbym Państwu przedstawić z tego stanowiska takiej Narodowej Rady Oszustw Medycznych. To jest pewne gremium w Stanach Zjednoczonych zajmujące się wykrywaniem właśnie tych różnych metod, które tylko wprowadzają zamieszanie, oszukują ludzi, no po to, żeby wyłudzić od nich pieniądze. Więc ta rada stwierdziła tak. Akupunktura jest terapią w żaden sposób niedowiedzioną naukowo. Jej teoria i praktyka bazują na prymitywnych i dziwacznych koncepcjach zdrowia i choroby, które nie mają żadnego potwierdzenia we współczesnej wiedzy medycznej. Badania ostatnich 20 lat nie wykazały skuteczności akupunktury w leczeniu jakiejkolwiek choroby. I jeszcze jedna kwestia. Stopniowo powinno się wycofywać licencje dla przeprowadzających takie zabiegi. I jeszcze wypowiedź profesora Kruszewskiego. Otóż on stwierdził, w społeczeństwie i wśród części lekarzy obserwuje się nadmierną tolerancję dla tak zwanej medycyny alternatywnej wobec przekonania o jej całkowitym bezpieczeństwie i braku szkodliwości, co nie zawsze jest zgodne z prawdą, zwłaszcza w aspekcie opóźnienia właściwego diagnozowania i leczenia. Ale o tym to już Państwu mówiłem, prawda, przy okazji badań ośrodka onkologicznego w Krakowie. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, kiedy wyniki badań profesora Pawlickiego z tego ośrodka zostały przedstawione Sejmowej Komisji Zdrowia, to ta komisja zignorowała to zupełnie. Kompletnie się tym nie zajęli. No więc może teraz dla rozluźnienia, bo tak ciężkie to jest wszystko, prawda, takie przygnębiające wręcz, to przedstawię Państwu kilka wypowiedzi właśnie osób, które zajmują się takimi różnymi pseudomedycznymi praktykami. Wyjmuję kręgosłup z ciała pacjenta, potem wkładam kręgosłup z powrotem, jest już po wszystkim. Proszę Państwa, to nie jest kabaret. Nie, nie, to są prawdziwe wypowiedzi ludzi, którzy prowadzą jakąś tam działalność, którą uważają za medyczną. Ładowanie kogoś swoją energią to tylko trik. Ja przekazuję promień energii, który ściągam z góry. Przed wielu laty, proszę Państwa, widziałem jakiś program w telewizji, który przedstawiał właśnie człowieka, który mówił na temat energii, leczenia energią. On siedział w siadzie skrzyżnym i przez pewien czas wykonywał takie ruchy. No i dziennikarz wytrzymał chwilę, a potem mówi, proszę pana, ale co pan robi? A on mówi, ja ładuję swoją śledzionę energią kosmiczną. Można. Energetyzuję butelkę wody mineralnej i polecam codziennie pić w domu. Wyleczyłem w ten sposób ciężkie złamanie kości piętowej. Proszę Państwa, zapewniam Was, że jeśli ze złamaniem kości piętowej pozostaniecie sobie spokojnie w domu, to możecie nawet nieenergetyzowaną butelkę wody mineralnej pić codziennie z takim samym skutkiem. Inny kwiatek. Spaceruję po chorym. Metoda polega na przekazie energetycznym połączonym z masażem całego ciała stopami. Wyleczyłem guz nowotworowy płuca. No chyba on wypluł ten guz po takim. Więc proszę Państwa, no, naiwność ludzka nie ma granic. Proszę popatrzeć. To,
to są autentyki, to ja nie wymyślam tutaj czegoś takiego. Albo moja metoda to energetyczny przekaz do kręgosłupa. Patrzcie Państwo, ile tutaj jest energii, prawda? To aż tryska z ekranu, prawda? Wszędzie tylko energia. Niedawno uzdrowiłam kobietę po wypadku samochodowym. Miała niemal zdruzgotany kręgosłup, ledwie się ruszała. Po kilku zabiegach kręgosłup zregenerował się. No proszę, jak cudownie. Albo wzrokiem potrafię nastawić kręgosłup, poprawić skoliozę. Pewnie Państwo adres chcecie. Nie, nie, nie. Dzięki swojej energii uzdrawiam widząc tylko wydruk z komputera. To jeszcze lepszy magik, prawda? Ale na koniec. 25 lat temu w Krynicy ze ściany wyszła niewysoka postać i rzekła: masz uzdrawiać. I znowu lądujemy, proszę Państwa, no właśnie, lądujemy w okultyzmie. Jeśli Państwo pozwolicie, kilka słów na temat przyczyn sukcesu tych różnych, różnych metod, które są, prawda? Niestety. Skąd się to wszystko bierze? Proszę Państwa, no ten efekt placebo to nie trzeba omawiać, bo o tym wszyscy wiedzą, prawda? To jest obecne i niestety dzięki temu niektórzy ludzie zbijają fortuny. Proszę Państwa, ale jest coś innego jeszcze, mianowicie efekt samowyleczenia. Otóż naprawdę wiele schorzeń organizm bardzo pięknie sam sobie leczy, bez żadnych ingerencji medycznych z zewnątrz. Olbrzymia większość infekcji, typu górne drogi oddechowe, drogi moczowe, przewód pokarmowy, to wszystko podlega samowyleczeniu, niezależnie od tego, czy Państwo tam będziecie brali te różne paprochy, czy nie. Będziecie brali, no to dobrze, to znaczy, że jesteście zdrowi, jak to wszystko znosicie. Ale jak nie, to i tak przejdzie, no bo taka jest natura człowieka, tak zostaliśmy przez Boga pięknie wyposażeni, że te mechanizmy samoleczenia są w nas. Oczywiście nie zawsze to się tak dzieje, czasem trzeba organizmowi pomóc. Ale jest coś innego jeszcze, proszę Państwa. Coś, na czym wielu tych ludzi parających się tak zwanym leczeniem żeruje. To jest efekt remisji. Otóż są schorzenia, które mają to do siebie, że wycofują się ze swoich objawów po pewnym czasie, a następnie jest kolejny rzut choroby. Na ogół pacjent o tym nie wie. I teraz jeśli nie wiedząc o tym zjawia się u takiego uzdrowiciela, a tamten zorientuje się, co to jest za choroba, albo przeczyta sobie rozpoznanie, prawda? Bo co ciekawe, oni bardzo skwapliwie czytają karty wypisowe ze szpitala. Więc jeśli się zorientuje, co to jest, to wtedy można łatwo przewidzieć, że na przykład objawy, kolejny rzut choroby, te objawy, które teraz się pojawiły, powinny się wycofać powiedzmy za 6 tygodni. I wtedy rozpisuje się pacjentowi, prawda, leczenie tam codziennie, zażywanie proszku z kociego pazura albo coś tam jeszcze innego, prawda, wypisuje się, byle skomplikowane. Ludzie uwielbiają skomplikowane procedury, prawda. To zawsze tak było i tak jest, więc im bardziej Państwo coś skomplikujecie, to tym nobliwiej to wygląda i tym łatwiej będzie stosowane. Więc skomplikowana wtedy receptura, to proszę zażywać i przyjść do mnie za 6 tygodni. I co? No i jest skutek. I pacjent przychodzi oczarowany i powiedział: nikt mi nie pomógł, a ten proszę bardzo tutaj mi wypisał takie rzeczy i powiedział, że będzie dobrze i jest dobrze. I proszę Państwa, to jest straszne. To jest po prostu straszne, bo to jest żerowanie na ludzkiej niewiedzy, i to jest ten wpływ hamujący przed wdrożeniem właściwego postępowania. Oczywiście ten stan niewiedzy pacjenta też w jakiś sposób przyczynia się do sukcesu tych metod paramedycznych. No, z drugiej strony trudno pacjenta czynić odpowiedzialnym, prawda? No, czy każdy musi koniecznie się interesować medycyną? No, to raptem niektórzy tylko. Inne jeszcze rzeczy, proszę Państwa, o których trzeba wspomnieć, to niechlubny udział mediów. Niechlubny udział mediów. Proszę Państwa,
media, wiadomo, one napiszą wszystko, co tylko jest chwytliwe, prawda? No z tego żyją ci ludzie. Więc piszą też i byle co na temat medycyny, jeśli tylko to będzie czytane. Nie wiem, czy przypominacie sobie państwo sprzed wielu lat, to lata 70., 80., awanturę na temat preparatu profesora Tołpy. Było coś takiego, prawda? To trochę starsi pamiętają. Tak. Otóż pan profesor Tołpa wymyślił preparat przeciwnowotworowy. Tak mu się przynajmniej wydawało. No, stwierdził, że potrzebuje ileś tam jeszcze tysięcy złotych na dokończenie badań, wystąpił z odpowiednimi wnioskami w tej sprawie, ale Polska Akademia Nauk doszła do wniosku, że to jest nic nie warte, że to, co ten człowiek mówi, to są jakieś irracjonalne rzeczy. I w związku z tym nie udzielono mu tych grantów. Wtedy dopiero rozpoczął się cyrk, istny cyrk medialny. Bowiem dziennikarze wsiedli na tego konia i mówiąc o wielkiej krzywdzie, jaka się dzieje temu profesorowi, prawda, że to zazdrosne lobby kolegów, zazdrosne o sukces, który ten człowiek na pewno odniesie, wzbrania mu tych kilku groszy, żeby dokończył badania. I rozpętano taką kampanię, że w końcu władze się ugięły i dały mu te pieniądze. Oczywiście nic z tego nie wyszło. A preparat profesora Tołpy znajdziecie dzisiaj państwo w dziale kosmetyków. Możecie sobie pięty nim posmarować, tyle jest wart. Także, proszę państwa, naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy z wielką ostrożnością podchodzili do tych cudowności lansowanych przez media. No i proszę państwa, czas już najwyższy odetchnąć, prawda, trochę inną atmosferą. Proszę? Trochę inną atmosferą, bo ta jest bardzo ciężka. Chciałbym przedstawić państwu pewne uzdrowienie, które w taki piękny, lapidarny sposób zostało przedstawione w Ewangelii Mateusza. Czytamy tam, że pewnego razu, gdy Chrystus wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. No więc mamy chorobę. Bardzo konkretną, prawda? Ona jest tutaj określona. Sługa leży sparaliżowany i bardzo cierpi. I ten człowiek, który, poganin, prawda? Poganin, to jest setnik, to jest żołnierz rzymski. Ale proszę popatrzeć, w żadnej z grup społecznych nie brak ludzi, którzy mają czułe serce. I on, pomimo tego, że mógłby tego sługę przecież wyrzucić na bruk, tak postępowano z ludźmi, to pomimo tego, że ten sługa przestaje być przydatny, bo on jest w tej chwili chory, to w sercu tego człowieka budzi litość i on zadaje sobie trud. Nie tylko trud. On jako rzymski oficer przychodzi teraz w roli petenta. On prosi jakiegoś wiejskiego nauczyciela o interwencję. Popatrzcie państwo, ile dobrej woli musiało być w umyśle tego człowieka, raz, który chce za wszelką cenę uratować tego biednego sługę, a dwa, ile dobrej woli, aby uniżyć się w jakiś sposób przed tym wiejskim, żydowskim nauczycielem. Bo to on, prawda, oficer rzymski, przychodzi teraz po prośbie. Zwróćmy jeszcze uwagę na jego odpowiedź. Kiedy Chrystus stwierdza, że tak, przyjdzie i uzdrowi, to ten człowiek mówi: wiesz co, ty nie musisz się fatygować. Nie, to nie jest potrzebne. Wystarczy, żebyś powiedział słowo. Jak piękną jest wiara tego człowieka. Jak wspaniałe zaufanie, chociaż to poganin, prawda?
chociaż poganin, a jednak kontakt z Jezusem, może jakieś informacje, które uzyskał wcześniej, jakieś fragmenty opowieści z tej, z tamtej strony, sprawiły, że on jest w stanie z tak wielkim kredytem zaufania przyjść do Jezusa i powiedzieć, wiesz co, wystarczy Twoje słowo, nic więcej nie trzeba. On odzywa się tak, jak powinien odezwać się każdy Żyd, który wie, że na Słowo Boże stał się cały świat, prawda? Że Słowem zostało uczynione wszystko. Cóż dopiero, jeśli to Słowo zetknie się z chorobą, to choroba musi pierzchnąć. Czytamy dalej, że gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim, zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. I rzekł Jezus do setnika, idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Proszę Państwa, kiedy przyjdzie trudny czas, czy na was, no nikomu nie życzę, czy może na kogoś z bliskich, kiedy zaczniecie Państwo gorączkowo szukać ratunku, kiedy będziecie szukać rady u tego, u tamtego, u dziesiątego, kiedy będziecie próbować rozmaitych terapii, pomyślcie Państwo, pomyślcie proszę, bodaj przez chwilę o tym, że jest ktoś, kto w niczym nie utracił swojej mocy, pomimo upływu lat. Prawda? To my więdniemy i my tracimy tam różne rzeczy, chociaż nawzajem się pocieszamy zawsze i mówimy, a jak to pięknie wyglądasz, prawda, ty się nic nie zmieniasz. To tak niedawno poczęstowała mnie koleżanka tam, któraś tam rocznica spotkania z okazji zdanej matury, prawda? I ona mnie wita i mówi, słuchaj, ty się nic nie zmieniłeś. Złapałem się za głowę, powiedziałem, Elka, przestań. Ty mi nie mów, że ja 40 lat temu wyglądałem tak jak dzisiaj. No w to nie uwierzę, jeszcze mam zdjęcia, prawda? No ale tak się staramy jakoś tam pocieszać. Proszę Państwa, proszę Was, pamiętajcie, że to jest środek, po który powinniśmy sięgać w pierwszej kolejności. Ja nie mówię, żeby nie stosować innych preparatów. Nie, Bóg dał mądrość różnym ludziom, którzy potrafią sprawnie wykonywać operacje, którzy potrafią opracowywać rozmaite środki farmakologiczne. Dobrze, to jest dla ludzi. Ale proszę Państwa, pamiętajmy, że nad tym wszystkim jest mądrość i moc Boża. I że każdy z nas, tak jak ten poganin, prawda? Każdy z nas może i powinien się do Jezusa zwrócić i powiedzieć, Panie, ja bym tak bardzo chciał, czy dla siebie, czy dla kogoś bliskiego, prawda, takiego uzdrowienia, takiego dotknięcia Twoim słowem. Przecież Ty możesz. Proszę Cię, zrób to. I co ważniejsze jeszcze, daj mi siłę, żebym się zgodził z tym wszystkim, co Ty postanowisz w tej sprawie. Prawda? Tu dopiero sprawdza się prawdziwa mądrość i wiara chrześcijanina. Więc, proszę Państwa, mówię o tym, żebyśmy nie korzystali koniecznie z tych wszystkich podejrzanych metod tylko dlatego, że a nuż może mnie pomoże. Lepiej nie. Lepiej korzystać z tych gwarantowanych, które nie stoją w sprzeczności ze Słowem Bożym. Prawda? No i nade wszystko warto pamiętać o tym Bożym uzdrowieniu. Bowiem, proszę Państwa, to nie igły wbijane w ciało tak naprawdę przynoszą uleczenie, ale to te gwoździe wbite w ciało Chrystusa. To jest gwarancja naszego uleczenia. Tak jak czytamy, że On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. To nie, proszę Państwa, jakieś ładowanie energią kosmiczną przywraca nam zdrowie, przynosi uleczenie, ale poddanie się mocy Ducha Świętego. Jak czytamy, Bóg namaścił Chrystusa Duchem Świętym i mocą i chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Dlatego też i warto chyba na koniec przypomnieć,
To proste zalecenie, o którym czytamy w liście Jakuba. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą na nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Proszę Państwa, no skoro mamy tego rodzaju zalecenie, to cóż możemy lepszego zrobić, jak nie pójść w ślad za tym wskazaniem?